W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, podczas dzisiejszej mszy, podczas tekstów, w tekstach liturgicznych spotykamy trzy postacie. Mianowicie proroka Izajasza, którego słowa rozbrzmiewają w introicie. I tu można powiedzieć introit, czyli ta droga jakby do świątyni. Następnie mamy Jana Chrzciciela, którego widzimy w Ewangelii, czyli w tej części mszy, która jest mszą katechumenów, jest przygotowaniem tak naprawdę do ofiary. I tu możemy to porównać z tym przeciągiem świątynnym i następnie ofertorium. Tutaj widzimy Najświętszą Marię Pannę, dziewicę i matkę oraz w tej antyfonie na komunię. I tu jesteśmy już w tym świętym świętych, czyli tu dokonuje się ofiara. I te trzy postacie z jednej strony przypominają nam, że musimy gotować naszą drogę do naszego serca Panu. Musimy uczynić ją prostą. I z drugiej strony też to nastawienie Najświętszej Marii Panny, które widzimy w pozdrowieniu anielskim, pomaga nam przeżyć dobrze mszę świętą, czyli tą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw widzimy Izajasza proroka i Jana Chrzciciela w tej mszy katechumenów. Ona nazywa się tak, dlatego że kiedyś katechumeni, czyli ci, którzy nie byli jeszcze ochrzczeni, przygotowywali się do chrztu, mogli brać udział tylko w tej pierwszej części mszy, tej przygotowawczej. Następnie przed ofertorium musieli wyjść, gdyż jeszcze nie byli gotowi do brania udziału w tych tajemnicach ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I tu prorok Izajasz, Jan Chrzciciel przygotowują nas przez teksty śpiewów, przez czytania lekcji Ewangelii. I tak naprawdę to przygotowanie możemy streścić w słowach pozdrowienia anielskiego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Dlaczego? Bo i tu mamy do czynienia z pewnym, można powiedzieć, pukaniem łaski do drzwi naszej duszy. Anioł Pański zwiastuje Najświętszej Marii Pannie łaskę, wielką łaskę, macierzyństwa Bożego. To, że Syn Boży stanie się człowiekiem w jej dziewiczym łonie. Z kolei w mszy świętej, tej pierwszej części, również łaska puka do drzwi naszej duszy. W czasie samej ofiary mamy stać się uczestnikami tych wszystkich łask, które Pan Jezus Chrystus wyprasza u Ojca. Ale tu teraz na początku mszy ta łaska puka. Mamy być gotowi przygotować nasze serce do przyjęcia tych łask. W jaki sposób? Naśladując Najświętszą Maryję Pannę. Maryja słucha słów anioła. Rozważa je w swoim sercu. Jej postawa jest postawą pokory, ale też nasłuchiwania. Co anioł chce mi powiedzieć? Co zwiastuje? I tak samo my w tej mszy katechumenów mamy jak Najświętsza Maria Panna słuchać lekcji Ewangelii, śpiewów międzylekcyjnych, introitu i rozważać je w naszym sercu i przez to rozważanie przygotować się na ofiarę. I następnie mamy ofertorium, które możemy porównać do tego fiat. Niechaj mi się stanie według słowa Twego. A więc to ta odpowiedź Maryi na słowa anioła. Czyli to pewne radosne powiedzenie, tak chcę być Matką Bożą. Jestem gotowa ponieść to brzemię, dlatego że Maryja w chwili zwiastowania wiedziała, jak wielkie cierpienia czekają ją, gdy przyjmie
tę godność Matki Bożej. I w czasie mszy świętej my tej łasce, która puka do drzwi naszej duszy, mamy odpowiedzieć fiat. Tak, chcę otrzymać te wszystkie łaski. Ale widzimy, że za tym fiat Maryi idą słowa: oto ja, służebnica pańska. I w czasie chwili tego ofertorium, ofiarowania, dusza ma odpowiedzieć: oto ja, służebnica pańska, za Najświętszą Marią Panną. To znaczy, że mamy z całym naszym ciałem, duszą oddać się w chwili ofiarowania Panu Bogu. Tak jak uczyniła to Najświętsza Maria Panna. Czyli na ołtarzu, w chwili ofertorium, mamy oddać nasz czas, nasze zdrowie, nasze talenty, nasze siły. To wszystko ma być nasza ofiara. Mamy to położyć na ołtarzu i ofiarować Panu Bogu. Całą naszą istotę. I w ten sposób rzeczywiście już zaczynamy prostować te ścieżki Panu, ścieżki wiodące do naszego serca, a więc czynimy to, o co prosi nas Jan Chrzciciel. I tu musimy też zrobić postanowienie zerwania z wszelkim grzechem, czyli z tym wszystkim, co nie podoba się Panu Bogu i co czyni nasze ścieżki prowadzące do naszego serca krętymi. I dochodzimy do apogeum, czyli do samej ofiary, do przemienienia. W chwili, kiedy Pan Bóg przychodzi do nas, przychodzi na ołtarz. Pan Jezus Chrystus, czyli Emanuel. Emanuel to znaczy Bóg z nami. I rzeczywiście w chwili przemienienia na ołtarzu nagle pojawia się Pan Jezus Chrystus. Nagle Pan Jezus Chrystus jest wśród nas. Nie jako symbol, tak jak mówią protestanci, ale prawdziwy i żywy. Pod tą małą hostią, po przeistoczeniu, znajduje się Pan Jezus Chrystus. Ze swoim bóstwem, ze swoim ciałem, ze swoją krwią. Cały żywy, prawdziwy Zbawiciel. I tak, jak kiedyś stał się człowiekiem, a Słowo stało się ciałem w łonie Najświętszej Marii Panny, tak teraz Pan Jezus Chrystus, można powiedzieć, staje się ciałem na łonie Kościoła, na ołtarzu po przeistoczeniu. A więc tak jak kiedyś stał się własnością Najświętszej Marii Panny, tak teraz chce stać się naszą własnością. Przyjść do naszego serca. A więc w czasie przeistoczenia, w czasie podniesienia, nasza postawa to jest to duchowo bierzemy Pana Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, wręcz drżącymi dłoniami i ofiarujemy Go Panu Bogu. Kapłan czyni to fizycznie, wierni zebrani wokół ołtarza czynią to duchowo. Duchowo ofiarują Pana Jezusa Chrystusa Ojcu. I wtedy otwiera się niebo, aby spłynęły na nas łaski. Tak jak kiedyś w chwili zwiastowania spłynęły łaski na cały świat, przyszedł na świat Zbawiciel, tak tutaj, kiedy Pan Jezus Chrystus przychodzi na ołtarz, wtedy my otrzymujemy wiele, wiele łask. I w końcu mamy Najświętszą Marię Pannę w tej antyfonie, na komunie, czytamy tam: Ecce Virgo concipiet, oto dziewica pocznie. Znowu tu są te słowa Izajasza proroka. I dlaczego czytamy te słowa na komunie? Bo tak jak Maryja poczęła Pana Jezusa Chrystusa w swym łonie, stała się błogosławioną, była w stanie błogosławionym, tak samo i w Komunii Świętej my w naszych sercach ma począć się Pan Jezus Chrystus. Ma przyjść do nas. I przez Jego obecność w naszym sercu my mamy zostać napełnieni wszelkim błogosławieństwem. I to odbywa się również duchowo w święta Bożego Narodzenia. Wtedy Pan Jezus ma począć się duchowo w sercu każdego z nas, aby rzeczywiście rozświetlić nas swoim światłem i łaską.
To jest tak naprawdę przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Przygotowanie tego naszego serca, aby Pan Jezus mógł się w nim począć w sposób duchowy i napełnić nas wszelkim błogosławieństwem. Więc korzystajmy jeszcze z tej ostatniej niedzieli Adwentu, aby wraz właśnie z prorokiem Izajaszem, Janem Chrzcicielem, Najświętszą Maryją Panną uczynić te ścieżki prowadzące do naszego serca prostymi, szczególnie przez dobre przeżywanie mszy świętej, tej ofiary składanej Bogu Ojcu, ofiary Jego Syna, abyśmy rzeczywiście mogli zawitać Pana Jezusa Chrystusa w naszych sercach w chwili świąt Bożego Narodzenia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.